Cześć! Witajcie na kanale Kocham Zabawki i spójrzcie, w dzisiejszym odcinku będę otwierała kolejną paczkę, niespodziankę. A co znajduje się w środku? Sama nie wiem, jestem już ciekawa, co tam skrywa się w środku. Powiem Wam, że ta paczka jest naprawdę ciężka, ciężko jest ją w ogóle podnieść, ale nie jest znowu aż tak źle. Kto chce więcej odcinków z paczką niespodzianką, niekoniecznie zostawi kciuka w górę, dajcie znać w komentarzu, jaka zabawka, a bądź rzecz będzie Wam się najbardziej podobała po rozpakowaniu właśnie tego wielkiego kartonu, a ja zatem zabieram się za otwieranie! Dzień dobry, moi drodzy, pora rozpakować ten superowy, odlotowy, duży karton z niespodziankami, które znajdują się, słuchajcie, w środku. Ja już się nie mogę doczekać, więc uwaga, uwaga, robi dziurę i słuchajcie, otwieramy kartonik. Wow, ja już się boję, powiem Wam przyszły moment, a zaraz zobaczymy, co tam skrywa się w środku. Uwaga, ojejka, z jednej i z drugiej strony, dobra. O, rozpakowane. Uwaga, otwieramy. To jeszcze muszę przeciąć. I z drugiej strony też będę musiała przeciąć. Słuchajcie. I zaraz sprawdzimy, co tam się skrywa w środku. Dobra, uwaga. Ostatni moment. I słuchajcie. Wow, ale czadowo. Mam tutaj pełen karton super zimców, ale z serii trzeciej. Zobaczcie sami, że mam troszeczkę go odchylę. Jejka, ale fajowskie w ogóle to są rzeczy. Naprawdę, bardzo mi się podobają wszystko z serii trzeciej, czyli najnowszej serii super zimców. Wow, mamy tutaj tego naprawdę bardzo dużo. Już Wam pokazuję, co tutaj takiego się skrywa w środeczku. Zobaczcie, mianowicie, spójrzcie, mamy, wyciągam pierwszy zestaw i jest to Kaboom Blaster. Spójrzcie sami, takie fajne małe pudełeczko. Uhuhu, to wiecie co, Wam powiem, że mi to przypomina, słuchajcie, głośniki, wieże nawet. I to wydaje, oczywiście, słuchajcie, dźwięki. To już Wam mogę powiedzieć na samym początku. No dobra, mam oczywiście, zobaczcie, gazetkę super zimców. Wow, magazyn, w którym znajdują się, już Wam mówię. Jest tak, jeden magnes na lodówkę i jeden super zings. No i oczywiście w środku na pewno znajduje się plakat. Okej, to wszystko. Co tutaj jeszcze mam? Spójrzcie sami. Pudełeczko z figurkami super zingsów. Wow, jak czadowo. Wiecie co, ja chyba przesunę sobie ten trochę karton, bo naprawdę on zajmuje dużo miejsca, a tego jeszcze jest naprawdę dużo. I uwaga, spójrzcie sami, co tutaj jeszcze mam. Saszetki, kolejny, zobaczcie, pudełeczko z saszetkami. A tutaj zobaczcie, takie pozostałe po prostu figurki, właśnie tak z takimi różnymi, zobaczcie, ja cię kręcę pojazdami, tutaj mamy oczywiście dźwig, ja, tutaj kolejne, zobaczcie, figurki, naprawdę tego jest bardzo dużo, kolejne figurki, no dobra, mamy to i jeszcze mam, zobaczcie, kolejny karton z saszetkami, no i dodatkowo jeszcze mam tutaj w środku, wow, ogromny zestaw super zingsów, a będzie to więzienie. Spójrzcie, ile tego do mnie przyjechało. Zaraz na pewno jakiś, zobaczcie, w ogóle zestaw sobie rozpakuję. No dobrze, moi drodzy, to zobaczcie, mam naprawdę bardzo dużo zestawów i dzisiaj rozpakuję sobie kilka z nich. Zobaczcie, tutaj mam pierwszy zestaw z takimi fajnymi figurkami, no i pojazdem, w sumie bardziej maszyną, a przypomina mi to bardziej dźwig. Zobaczcie, tutaj ma taką fajną kulę, zobaczcie, czarną z kolcami. Tutaj mam, zobaczcie, kartonik kolejnych saszetek super zingsów. Jestem ciekawa, czy uda mi się zdobyć srebrną, być może nawet złotą figurkę i do tego, zobaczcie, również zobaczę, pokażę Wam taką fajną puszkę, troszeczkę Wam ją przybliżę. O, spójrzcie sami, jest to cyber skład. No i ją również sobie otworzymy i zobaczymy, co tam skrywa się w środku. No dobra, to uwaga, zobaczcie, na samym początku rozpocznę może sobie od tej malutkiej puszki. Jest z nią najmniej tak naprawdę roboty, więc uwaga, otworzę sobie ją i spójrzcie, mamy tutaj, zobaczcie, figurki, jak czadowo. No dobra, to uwaga, spuściłam tutaj oczywiście jeszcze ulotkę. No dobrze, i uwaga, zobaczcie, mam ulotkę i tutaj są pozostałe, zobaczcie, tutaj właśnie bohaterowie, chyba ci sami, co możemy tutaj ich zdobyć, zaraz się o tym przekonamy, jak wyciągnę wszystkie figurki, które tutaj właśnie znalazłam, więc uwaga, wyciągam wszystkie po kolei i zaraz Wam po prostu pokazuję.
No dobra, to uwaga, jako pierwsza figurka, to spójrzcie sami, jest to joystick, właśnie tak, jest to kapitan, spójrzcie, właśnie tak, joystick ogólnie to się zawsze używa, słuchajcie, no każdy wie, do grania właśnie w playa, właśnie tak, zobaczcie, jest on naprawdę bardzo fajowski. Kolejny nasz Super Zinx. To będzie, spójrzcie, srebrny, wow, właśnie tak, jest to srebrny, a jest to, słuchajcie, fojowski taki Super Zinx i jest to oczywiście super bohater, bardzo mi się on podoba. Uwaga, lecimy dalej, mamy kolejnego, zobaczcie, Super Zinxa, a jest to taki zielony monitorek. O, właśnie tak. I mamy, zobaczcie, kolejny Super Zinx, to fioletowy, jest to taka jakby antena satelitarna. No i ostatni Super Zinx, zobaczcie, taki fajny pomarańczowy, naprawdę z taką fajną niebieską peleryną. No i uwaga, pora przejść do kolejnych zestawów, już się nie mogę doczekać. No dobra, to uwaga, pora na kolejny zestaw Super Zinxowy, a tutaj zobaczcie, będą różne, ale to przeróżne saszetki z serii trzeciej, czyli z serii najnowszej, więc uwaga, wyciągamy, zobaczcie sami i spójrzcie, całe pudełeczko, zobaczcie, samych saszetek Super Zinxów, już się nie mogę doczekać, jak je otworzę i wiecie co, otworzę aż 6 saszetek Super Zinxów i zobaczymy, czy rzeczywiście będę miała szczęście i trafi mi się rzadka figurka. Okej, to zobaczcie, losuję. A dobra, wezmę sobie może tą pierwszą z brzegu saszetkę, przepraszam, i zobaczymy, czy co to w ogóle będzie. Uwaga, jestem ciekawa, co mi się trafi. Mam oczywiście, zobaczcie, ulotkę, no i już coś widzę fioletowego, a będzie to, zobaczcie, super złoczyńca, a jest to ciastko. Spójrzcie w ogóle, jaką ma taką fajną zieloną opaskę na głowie i zaraz sprawdzam, jak on ma na imię. I zobaczcie, tak się prezentuje ulotka, która trafiła mi się właśnie w saszetce, przed chwileczką rozpakowałam. I spójrzcie sami, moje ciastko nazywa się Joe Cookie, jest on właśnie tutaj, ale tym razem, zobaczcie, w kolorze czerwonym mi się trafił kolor fioletowy, przepraszam. No i tutaj, zobaczcie, z tyłu mamy Super Zinxy na swoich różnych pojazdach. No dobra, to uwaga, losuję kolejną saszetkę. Otwieram, sprawdzam, co tutaj się skrywa w środku i uwaga, zobaczcie, o, zobaczcie, jaki śmieszny, jest to super bohater, ponieważ ma białe oczka, jest to robot nakręcany, ale czadowo i w ogóle jakie fajne ma, spójrzcie, uszy, takie w kształcie, jakby, słuchajcie, już wam mówię, skrzydełek. A moja kolejna figurka jest właśnie tutaj na samej górze, spójrzcie sami, jest to Toybot, tak się nazywa i będzie on walczył z Plusherem, czyli z takim fajowskim, niewyraźnym misiakiem. Okej, to uwaga, sięgnę sobie może głębiej i szukamy cały czas złotej lub srebrnej figurki. Uciacham i uwaga, co ja tutaj mam? Spójrzcie, trafił mi się smoczek koloru fioletowego. Jest to super bohater, spójrzcie sami, w czerwonej pelerynce. A oto kolejna figurka z pozostałymi, zobaczcie, Super Zinxami. I mój smoczek jest on właśnie tutaj, jest to Dunfer. I będzie on, zobaczcie, walczył z butelką. Ale czadowo, już się nie mogę doczekać, aż mi się trafi ta butelka czerwona. No dobra, skoro rozpakowałam już 3 saszetki, pora przejść do kolejnych. Okej, uwaga, wyciągam kolejną saszetkę. Teraz tak bardziej może z dna tego opakowania. I sprawdzę, co tam będzie w środeczku. O, zobaczcie, a jest to taka jakby deskorolka, ale słuchajcie, albo deska nawet taka na wodę, żeby sobie popływać, z fioletową, zobaczcie, peleryną. Jest to oczywiście super bohater. I uwaga, zobaczcie, trafiła mi się inna tym razem ulotka. Tutaj mamy same, zobaczcie, figurki z jednej, jak i z drugiej strony. I uwaga, skoro mój Super Zinx jest super bohaterem, znajduje się on właśnie tutaj na samej górze i jest to Wavy Rider, ale czadowe ma imię. Okej, słuchajcie, teraz pora na piątą saszetkę. To ją wyciągam, otwieram, sprawdzam. I
uwaga, ulotka i kolejny, zobaczcie, Super Zings. Wow, ale śmieszny, zobaczcie. Jest to kaseta. No, w sumie nie tak bardzo kaseta, ale zobaczcie, jest to właśnie kamera do kręcenia filmów. No dobra, moi drodzy, to uwaga, pora odpakować ostatnią saszetkę. Jestem ciekawa, czy trafi mi się w końcu jakaś rzadka figurka. Na tą chwilę obecną, jak widzieliście, nie trafiła mi się żadna. I uwaga, otwieram. Sprawdzam, co się skrywa w środku. I mamy, zobaczcie, kolejnego złoczyńcę. Takiego fajnego w ogóle, z takimi fajnymi, zobaczcie, to jest słonecznik. Wow, jaki czadowy. Z fajną taką, zobaczcie, zieloną peleryną. I już sprawdzam, jak ten nasz złoczyńca się nazywa. I uwaga, spójrzcie na moją ulotkę i słuchajcie, mój słonecznik jest to Ray Flowers. Właśnie tak, i spójrzcie, jest on właśnie tutaj, tuż obok koło srebrnej figurki. No dobra, moi kochani, to spójrzcie, został mi ostatni zestaw do rozpakowania właśnie w tym odcinku Super Zings serii trzeciej. I spójrzcie, jest to Total Demolition, właśnie tak, czyli zobaczcie, totalna, jak widzicie, no taka jakby komplikacja, demolka, w ogóle właśnie tak. I tutaj widzicie, już mamy dźwig, no i dwie figurki z Super Zingsów, które zaraz właśnie rozpakuję. No dobra, to uwaga, otwieramy zestawik i spójrzcie, jak to w ogóle fajnie w środku wygląda. Uwaga, zabieram już to moje, słuchajcie, superowe pudełko, a oto, zobaczcie, kolejny zestaw Super Zingsów. Mamy tutaj oczywiście dźwig, dwie figurki, no i oraz pozostałe akcesoria do nich dołączone. I spójrzcie, kochani, rozpakowałam już zestaw. Tutaj mamy oczywiście, zobaczcie, maszynę, taką fajną fioletową, w ogóle zieloną. Jest to dźwig i spójrzcie, jest tutaj taka fajna czarna kulka z takimi kolcami. Dodatkowo mamy, zobaczcie, dwie figurki naszych Zingsów. Mamy tutaj oczywiście super bohatera. Zobaczcie sami, w ręce trzyma taką fajną srebrną, zobaczcie, siekierę. Natomiast druga figurka to jest super złoczyńca. O, właśnie tak, zobaczcie, ma z tyłu oczywiście, jak widzicie, niebieską swoją pelerynę. Dodatkowo mamy takie trzy różne stoliczki oraz wiertarkę. Dzieciaki, w dzisiejszym odcinku rozpakowałam paczkę, niespodziankę, włożę tak i okazało się, że według mnie, słuchajcie, Super Zings z serii trzeciej. I dzisiaj Wam pokazałam trzy zestawy właśnie z nich, co tam fajskiego możecie znaleźć. Mi oczywiście się Wam wszystkie trzy zestawy podobały, niestety nie udało mi się natrafić na żadną rzadką figurkę. Wy natomiast zostawcie koniecznie kciuka w górę, dajcie znać w komentarzu, który zestaw Wam się najbardziej podobał. Ja się z Wami żegnam i widzimy się w kolejnym odcinku. Pa, pa!